Cześć wam kochani kochane, witam was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj to będzie test kosmetyków, które pokazywałam właśnie ostatnio w holu. Są to rzeczy, które kupiłam w naturze i są to nowości też dla mnie, ale też niektóre są nowości dla rynku i jestem po prostu bardzo ciekawa, żeby ich użyć, żeby je przetestować na swojej twarzy. Niektóre, na przykład te róże z Sensik, mają bardzo mieszane opinie, bo pisałyście do mnie na ich temat i naprawdę jakby opinie są takie, że mega super, to taki, że naprawdę słabe, także bardzo mnie to interesuje, ale nie przeciągając, lecimy z filmem. Powiem wam, że jesień weszła pełną parą, po prostu z upałów zrobiła się totalna jesień i też to się odbija na tym, w jaki sposób chce się malować, w jaki sposób chce się ubierać w swetry i chce mieć ciemne, burgundowe usta. A wiecie co zrobiłam? Ostatnio zrobiłam coś takiego, jakiś dłuższy czas temu zrobiłam coś takiego, że robiłam porządki w kosmetykach do ust i wszystkie moje bardzo ciemne, takie bardzo ciemnobrązowe, krwiste szminki gdzieś spakowałam osobno, bo i tak ich nie używałam i nie wiem gdzie je dałam. Także muszę zrobić totalne przemoblowanie i znaleźć te szminki. Kilka takich odcieni mam fajnych, więc któregoś użyję. Mam na pewno z Kat Von D legendarną Lolitę, jeszcze kupioną, pamiętam, w hiszpańskiej Sephorze, jak nie było w Polsce Kat Von D. Mam z Fenty Beauty taką przepiękną, brązową też liquid lipstick. I mam z L'Oreal z tej serii czekoladkowej też taką czekoladkę ciemną, burgundową. Także być może coś takiego wyjdzie na usta. Także mam tylko w głowie to, że zgodnie z tym chcę robić sobie resztę makijażu twarzy, także oczy będą nie za mocne, ale też zacznę sobie od oczu, bo mam te, wiecie co, Trias Sensik. I pisaliście mi, że to są bardzo dobre kosmetyki. Także, pełna nadziei, zacznę sobie makijaż, nałożę sobie bazę NYX, aha, i podkład już też mam na twarzy, bo wiecie co, robię test podkładu osobno, mam nadzieję, że ukaże się jak najszybciej, o ile się jeszcze nie ukazał. No, ale dzisiaj skupiamy się na czymś innym. No, jestem bardzo ciekawa tych cieni, bo wiecie co? Te Tria kosztowały chyba 16 zł jedno. Więc naprawdę bardzo atrakcyjna cena. Kojarzą mi się z takimi trochę zestawami, jakie kiedyś miał Inglot w swojej ofercie. Już nie mają takich fajnych trójeczek, ale ja kiedyś mam taką, jeszcze gdzieś mam taką archaiczną, której używałam na studiach. Także zbliżyłam się i zacznę sobie od tej trójeczki Natural Shades, czyli że naturalne odcienie to jest 154. I to są takie, no, klasyczne trio, fajne, bo nie jest za ciepłe. Ja też nie jestem fanką ciepłych cieni. No, moja urodza się z nimi nie za bardzo zgadza. Jakby dam radę oczywiście zrobić coś z nimi, dotyczy sobie tego najjaśniejszego, natomiast to już wszystko musi być pod ten look. To nie jest jakby mój naturalny, domyślny zestaw kolorów, coś ciepłego. A to już tak, bo to są takie dosyć neutralne, fajne cienie. Teraz sobie wezmę ten średni brązik. Taki po prostu idealny odcień brązu jak dla mnie. Wow, dobra, jest trochę tego pigmentu. Ja pracuję zębem, pędzlem Zoewy 221 Lux Soft Crease. On jest dosyć puchaty, bo chcę też taki kolor uzyskać, a czy takie wykończenie, takie, wiecie, wyblendowane od razu. A im większy weźmy pędzel, tym bardziej to będziemy mieli wszystko takie wyblendowane już na starcie. Ale pigment jest dosyć niezły, na pewno mocniejszy niż w tym jasnym cieniu, bo po tym jasnym cieniu właśnie nabrałam tego taką, wiecie, mocniejszą ręką, bo myślałam, że mnie nie będzie tak widać, ale jest zdecydowanie widoczny i to jest taki troszeczkę ciemniejszy niż taki zwykły, neutralny mój brązik dzienny, ale nie jest też za ciemny. No, ale jest taki, nie jest taki hiperjasny ten odcień, o, chyba to chcę powiedzieć. I jest taki czysto neutralny, takie totalne to jest neutralność. Totalna neutralność, o, chcę powiedzieć. Tak jak mówię, nie chcę tego mieć też takiego za... Oczywiście mogę mieć trochę koloru, ale nie chcę, żeby to był taki graficzny, intensywny makijaż, wiecie, instagramowy. Tylko chcę, żeby to mi ładnie współgrało z tymi ciemnymi ustami. Tu mam też drugą trójeczkę, która mnie bardzo ciekawi, 151 Night in the City i tutaj zdecydowanie te kolory są już, ten jest na pewno cieplejszy, na pewno ten błysk taki lekko foliowy mnie intryguje, no i to jest taki ładny odcień taupe i może właśnie ten odcień taupe sobie wezmę na jakiś taki bardziej precyzyjny pędzelek.
Podoba mi się format tych cieni, że wiecie co, są malutkie, takie bezproblemowe, można je wziąć wszędzie ze sobą. No oczywiście nie mają lusterka, no ale nie ukrywajmy, że w takim lusterku, jakby było w takich malutkich, wiecie, podszórnych paletach, to ja też i tak nie zrobię sobie makijażu. Ale doceniam bezproblemowość, wiecie co, naprawdę. Bezproblemowość to jest taka cecha, która jest uniwersalnie cudowna zawsze, wszędzie i u każdego i u wszystkiego. U ludzi, u kosmetyków, u dzieci, u lekarzy, w urzędzie. Bezproblemowość jest niedoceniana. Ładne są te cienie, naprawdę bardzo ładne. Zastanawiam się, jakby się sprawdziły w przypadku właśnie takiego bardziej graficznego, jakiegoś takiego makijażu, ale kto z nas robi takie makijaże na co dzień? Przyznajcie się, ile z was robi jakieś takie wyszukane instagramowo, oldschoolowo instagramowe, bo to już nie jest dawno to, co jest na topie tak naprawdę w makijażu, ale oldschoolowo instagramowe, takie jakieś z ostrymi kreskami, wiecie, make-upy. Kto takie coś robi, nie? I tak to, że dzisiaj używam aż tylu odcieni cieni, to jest... Robię to dlatego, żeby przetestować cienie po prostu, nie? Normalnie bym aż tak wielu kolorów nie użyła. Dobra, wezmę sobie ten też taki teraz ciepły na cień, na... Co to jest za pędzel? Rose Golden Zoeva. Aha, to też jest Look Soft Crease. Taki sam jak tamten, tylko z innego zestawu. I dam go tylko tutaj w mój crease, tak odrobinkę. Sypią się dosyć intensywnie te cienie, naprawdę. Mocno, ale też sypanie się cieni to nie jest wyznacznik tego, jak się będzie nimi pracowało, no nie? Tylko to, że się osypują. Fajne. Ale ładnie się nimi pracuje, wiecie co? Naprawdę. Bardzo łatwo się blendują, a kolor da się zbudować, no nie? To jest bardzo ważne. Bo co innego, jak się wiecie co, cienie blendują i blendują, ale nie da się z nich uzyskać właśnie jakby takiej linii albo zbudować na nich koloru, no to jest problem. Ale jeżeli się ładnie blendują, przenikają te kolory, a można sobie dokładać i budować je tam, gdzie chcemy, to to jest to, co ja lubię. Ja lubię. I wrócę sobie jeszcze do tego najjaśniejszego tu cienia, to jest jasny matowy cień. Taki bardziej zbity pędzelek. No, fajnie. Ładnie to wygląda, powiem wam. I wezmę sobie teraz trochę tego błysku, bo mnie bardzo kusi, ale tak odbiję go tylko na palcu, tak na środku powieki, żeby dać tylko taką mgiełkę błysku, wiecie? Nie taki totalna metaliczność, tylko zrobię z tego taki toper. Bo z taką myślą też, wiecie co, kupowałam ten... To trio, jak zobaczyłam to, ten błysk, stwierdziłam to, że to byłby piękny toper i nie myliłam się, bo wygląda bardzo ładnie. No super, bardzo ładnie to wygląda. I on się mieni tak srebrzyście, tak się skrzy, to jest taki skrzący blask. Proszę, powiem wam, że póki co te cienie to był strzał w dziesiątkę. Bardzo mi się podoba to, jak się prezentują. Zrobię sobie odrobinę linii, wiecie co? Taką brązową kredką. To jest akurat The Balm. Dałam sobie trochę korektora pod oczy, odrobinę przepudrowałam i wrócę do tego tria z tym błyszczącym cieniem i zabiorę sobie ten odcień taki najbardziej taupe i trochę sobie nim zrobię dolną linię rzęs, ale tak od połowy, precyzyjnym pędzelkiem, ja go bardzo lubię, to jest Hakuro H76. Połączę sobie to z tym wyciągniętym okiem. Odrobinę tego cieplejszego wezmę. Kurde, obsypały mi się trochę na twarzy. To już jest problem, jak zaczynają na twarz obsypywać, to już jest niedobrze. Wtedy lepiej zrobić sobie najpierw makijaż oka, a dopiero potem zrobić sobie makijaż twarzy. I teraz wziąłam sobie ten najjaśniejszy beż taki. Sobie to wszystko łączę i blenduję. I dosłownie jeszcze odrobinę tego błysku, no kusi mnie. Wezmę sobie go teraz na pędzelek i sobie tutaj na środek dolnej powieki odbiję tylko. Żeby coś było tam na tej powiece, wiecie. Dobra, nałożyłam sobie tusz do rzęs i jeszcze zamykając temat oka, użyję sobie z Eveline tej maskary do brwi. Maskara do brwi z zagęszczającymi włókienkami i ja mam odcień 05 Taupe. To będzie moje pierwsze użycie, więc jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi.
Najpierw sobie użyję tak klasycznie i tak klasycznie to szału nie ma. Właściwie nie widzę różnicy w moich brawiach. A teraz próbuję sobie najpierw zrobić pod włos, bo to jest to, co ja lubię robić z takimi produktami. Pod włos najpierw i teraz z włosem. Dobra, i to jest, teraz już ten efekt jest trochę lepszy. Trochę widać to pogrubienie. Natomiast nie jest to nic, wydaje mi się, spektakularnego. Tyle, że wiecie co, tak chyba jest trochę za suchy ten produkt. A czy nie za suchy właśnie? Kurde, nie jest suchy. Tych włókienek jest za mało? Albo ten odcień jest... Nie wiem, nie robi tutaj mi żadnego efektu wow. Nie jest jakiś zły, nie robi też niczego złego, ale... Kurde, nie wiem, no bez szału. Dajcie mi znać, jak Wam się sprawdza. Może jest tak, że on musi trochę zgęstnieć, żeby ta formuła właśnie była taka gęstsza i żeby więcej produktu zostawało na włosach, ale teraz na włoskach, ale teraz mi się wydaje, że za mało go zostaje. Rzeczywiście, jak ja wyciągam tę szczoteczkę z opakowania, to ja widzę tam te włókna, ale już tutaj na brwiach... No nie wiem, może go muszę zbudować jakoś dziko? Nie, no nie jest zły, no coś zaczynam widzieć. Dam mu jeszcze szansę. No dam mu szansę. Ale los jej to nie jest. I wiecie co powiedziałabym, że nasze gwiazdy programu, bo ja się nie mogę doczekać, czyli ten róż i bronzer z Sensik w kremie. Jedynka to jest Sun Butter, róż na policzki, żelowo-kremowa formuła, idealnie rozprowadza się na policzkach, nie pozostawiając smug. Specjalnie dobrane pigmenty zapewniają miękkie, rozproszone wykończenie, zawiera kolagen, który poprawia sprężystość skóry, przebadany na osobach o cerze wrażliwej, sposób użycia, aby uzyskać najlepszy efekt, delikatnie wyciśnij wielką kropkę i wklep opuszkami palców w skórę. Pewnie tutaj będzie to samo napisane, tak, i wklep w skórę. Dobra, no tak zrobimy, to jest tylko makijaż, nie wrzy się. Wrzy się, po prostu to wszystko umyje. Jedynka to jest bardzo ładny brązik, przynajmniej ładnie wyglądał u mnie na ręce. Kropelka, tak, palec. No i jest bardzo chłodny i jasny jest. To jest takie coś dla osób o bardzo jasnej cerze, mi się wydaje. No, jeżeli macie cerę dużo jaśniejszą od mojej, to nie bać się tego produktu, bo wygląda, bo może wyglądać nawet pięknie. Jest chłodny zdecydowanie, ale nie jest fioletowy, jest po prostu neutralnie chłodny. Widzicie, nie ma w sobie żadnego pomarańczu, żadnej żółci, niczego takiego. Jest rzeczywiście autentycznie chłodny. Także no, myślę, że to może być bardzo ładny produkt na wielu z nas. No ja jestem w tym momencie dość mocno opalona, więc on mi szybko znika z tej twarzy. W sensie rzeczywiście wyblendowuje się go tak, że po prostu znika po wyblendowaniu. To była uwaga właśnie od jednej z Was, że on się blenduje w nicość, czyli po prostu znika po wyblendowaniu. Ale wiecie co, to też jest zaleta dobrych kosmetyków, tak, że da się je tak wyblendować, że są niewidoczne na skórze, a jednak jest różnica z nimi, no nie? I on rzeczywiście przepięknie się blenduje, natomiast dla mnie osobiście ten odcień jest trochę za jasny, troszkę za jasny, naprawdę. Jeżeli macie jasną cerę, to może być epicki, mi się wydaje. Jako róż wzięłam sobie czwórkę Charm, to był najbardziej ciepły z odcieni, jeszcze były dwa chłodniejsze. Jeden był taki ostry róż, a drugi był taki bardziej neutralny, czy taki bardziej fuksjowy, ale neutralny. I to było najcieplejsze. Stwierdziłam, że przetestuję ten i wtedy co się zaopatrzę ewentualnie w tamte. No ale sprawdźmy, no to już mam nadzieję, że będzie widoczne. Ładny jest ten odcień. Bardzo mi się podoba ten produkt. Wracam, aparat się przegrzał. Chciałam powiedzieć, że wracam do Sephory, tylko do natury, co jest lepsze nawet, bo tańsze. Wracam do natury po wszystkie kolory, bo produkt jest bardzo obiecujący. Przepięknie się go blenduje, naprawdę, wyblendowuje się w nicość, ale da się go dołożyć i zbudować ten kolor rzeczywiście. Jedyne moje zastrzeżenie na chwilę obecną, ale wiecie, w tym momencie go nałożyłam, jest to, że tutaj mi się nieładnie to wszystko zbiera w porach. Ale ja też testuję nowy podkład, który dziwnie mi na tych porach siedzi, więc tutaj widzicie, tak się
nieładnie zaczyna tutaj zbierać, no nieładnie się tutaj po prostu wszystko układa, ale to może być po prostu wina podkładu. Także powiem Wam na chwilę obecną, produkt podoba mi się bardzo, kosztuje 22 albo 25 zł, coś takiego. Tak jak mówiłam, są trzy odcienie różu plus jeden odcień bronzera, ten, który mam, który jest no niesamowicie jasny, może mi się sprawdzi właśnie na zimę, albo jak będę robiła na jakimś innym make-up, coś takiego. Dla mnie zdecydowanie za jasny niestety. Za to ten kolor jest śliczny. No i na mnie wygląda też dosyć chłodno w sumie, nie? To nie jest jakaś pomarańczka, ale on był najcieplejszy z tych wszystkich odcieni, które były. Chcę ten taki ostry róż też sobie zobaczyć, bo on może pięknie wyglądać rzeczywiście, jak ten taki kultowy, wiecie, róż z Diora, ten taki kosmetyk. To mam coś krzywo wyblendowane i bardzo mnie to denerwuje, cały czas jak na siebie patrzę, nieważne. Ale ładny. Wykończenie jest takie lekko mokre, ale też dosyć naturalne, nie jest jakieś błyszczące, nie ma żadnych drobinek, niczego takiego. No wygląda fajnie, wygląda też fajnie, wiecie co, na produkt, na który można spokojnie sobie nałożyć jeszcze inny róż i ja to za chwilę zresztą zrobię. Daję sobie go trochę też na nos, żeby tak młodzieńczo bardziej wyglądać. Ciekawe jak się na ustach sprawdzi, ale na usta może być trochę za tępy ten kolor. Zbliżona formuła do Glossier, ale jest mniej pigmentu, szybciej się wyblendowuje rzeczywiście w nicość. I wykończenie jest chyba trochę bardziej mokre niż Glossier, bo Glossier daje rzeczywiście więcej trochę tego pigmentu. Jakby takie bardziej są treściwe te z Glossier, te róże. No ale też cena oczywiście jest zdecydowanie inna. Także to jest to. Czy nam jeszcze coś zostało takie z ciekawych takich nowości? Ach, miałam tusz do rzęs. Użyję w następnym, bo już teraz użyłam sobie mojego z Chanel tuszu. Wiecie co, ja jestem już prawie 2 miesiące? No nie, nie 2 miesiące, ale ile jestem? Jestem już długo po laminacji rzęs, podkręceniu rzęs i mi się, wiecie co, mam część podkręconą, a część już mam swoich prostych, więc ogarnięcie tych rzęs to jest w tym momencie po prostu dramat, ale muszę iść po prostu znowu na ten zabieg, bo jest jedną z moich po prostu ulubionych rzeczy ostatnio. Zrobię sobie te, wiecie co, rzeczone usta. Op. Wezmę sobie lip liner, to mam NYX Alabama z NYXa, albo mam z MACa Night Moth chyba. Night Moth, co ja wolę? Czerwień? Nie, wezmę sobie te ciemne, szaleć to szaleć. Dobra, nałożyłam sobie tę konturówkę. Ona jest trochę fiolet wpadająca i zasłoczuję sobie i wybiorę. Oh, to z L'Oreal, to są te pachnące czekoladą. Chyba już wiem, że to wybiorę, ale jeszcze zesłoczuję sobie z Fenty. To jest kolor czekolady. Kurde, też jest rewelacja ten kolor. Taka czekolada. No i Lolita. Odwieczna Lolita. Ostatnio ją miałam na ustach i wyglądała też bardzo ładnie Lolitka. Nie wiem sama. Lecimy na wampiry? Jestem bardzo zadowolona z tego looku, bardzo mi się podoba, naprawdę wszystko mi się prawie podoba, oprócz tego podkładu, który mnie wkurza tutaj w porach. Ale tak, rozpoczynając, jeżeli chodzi o te trujeczki z Sensik, pracuje się tym naprawdę dobrze. Użyłam dzisiaj właściwie samych matów, jeszcze mam trujeczkę taką z większą, taką bardziej chłodną, ale nie chciałam dzisiaj, żeby ten makijaż oka był na pierwszym planie. Wygląda to póki co super. Zobaczymy jeszcze jak z trwałością, ale wydaje mi się, że będą naprawdę rewelacyjne. Przyjdę z osobną recenzją po prostu, jak ich jeszcze poużywam, bo to są takie totalne pierwsze wrażenia. To nawet trzyma te brwi, wiecie co, w ryzach. Być może inny kolor, chociaż z drugiej strony ten kolor jest idealnie dopasowany do moich brwi, bo jak w ogóle nie widzę. Może musi trochę zgęstnieć, wiecie, tak jak z tuszem do rzęs, tusz do rzęs jest lepszy, jak troszkę zgęstnieje, może to jest właśnie ten przypadek, także dałem mu jeszcze szansę, nie jest to zły produkt na pewno, nie było efektu wow, ale może muszę na niego poczekać.
te rzeczy. Bronzer jest bardzo jasny, ale jest neutralny. Przepiękny odcień. Naprawdę, ktoś, kto robił odcień tego bronzera, wiedział, co robi. Jest dla jasnych karnacji, jest neutralny w kierunku chłodnego, nie ma odrobiny pomarańczu, żółci, ale też żadnego fioletu. Naprawdę jest fajnie neutralny. To jest bardzo ładny produkt, trzyma się na tych policzkach. Czymś sobie jeszcze może potem przypudruję, jakimś różem, żeby ten efekt utrzymywał się dłużej, ale z pewnością wrócę po dwa pozostałe odcienie. Nie siedzi dobrze właśnie tutaj w porach, ale myślę, że to jest wina podkładu, bo ten podkład tak mi właśnie siedział w tych porach, to mnie denerwowało właśnie w tym podkładzie. Podkład, zaspoileruję, to jest Catrice True Skin, robię właśnie tego podkładu recenzję taką, ale wiecie, muszę parę dni poużywać, posprawdzać, jak się zachowuje na różnych podkładach i różnych typach pielęgnacji, ale póki co nie jest moim faworytem, mówiąc delikatnie. No i te produkty, wiecie, z L'Oreal, jak jeszcze gdzieś znajdziecie te czekoladki, ale pewnie online jeszcze będą, to jest przepiękny odcień 868 Cacao Crush. To jest, widzicie, coś pomiędzy takim bardzo ciemnym fioletem, tu jest dużo takiego, nasycony jest ten kolor, to jest jakaś taka bardzo dojrzała wiśnia, powiedziałabym, jak taka przepyszna, dojrzała wiśnia z odrobiną fioletu, bardzo, bardzo ładny odcień, zdecydowanie. No ten też brąz mnie bardzo kusi z Fenty, ale to jest historia dużo, dużo cieplejsza i już tutaj musiałabym troszeczkę o inny makijaż oka się pokusić chyba i o inny look. No, te cienie z Sensik fajne, fajny jest ten błysk, te róże. Bardzo rzadko, wiecie co, wchodzę do natury i nie mam zbyt dużego kontaktu z kosmetykami Sensik, dlatego i nigdy, szczerze mówiąc, ta marka w mojej głowie nie była jakaś taka, żeby wow, żeby w ogóle tam patrzeć tej szafy. A po dzisiejszym filmie zmieniam zdanie. Jeżeli oczywiście możecie mi coś polecić, to dajcie mi znać. Film nie jest sponsorowany, wszystko kupiłam sama. Chociaż nawet jakby był sponsorowany, to wiecie, że polecam tylko te rzeczy, które mi się sprawdzają i nie pociskam ściemy, bo tak to u mnie wygląda. Dobrze, także na dzisiaj to tyle. Myślę, że jest ok. Myślę, że więcej nie będę dokładać, bo przedobrze, a podoba mi się to, co mam na sobie dzisiaj. W sensie mój makijaż. Także bardzo dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!